Cześć, jestem Wapomaniak i dzisiaj zaprezentuję Wam Boundless CFV. Jest to niewielki waporyzator przenośny, który dostarcza wyjątkowo smacznej pary i jest bardzo dyskretny, ponieważ przypomina e-papierosa typu Boxmod, takiego z trochę większą baterią. Z e-papierosem oczywiście ma on niewiele wspólnego, natomiast jest bardzo kamuflażowy w związku z tym. I tak, w dzisiejszym filmie opowiem Wam, co wchodzi w skład zestawu, co znajdziecie w pudełku Boundless CFV, jak obsługuje się ten waporyzator. Nie jest to skomplikowane, ale opowiem o tym ze szczegółami. Opowiem Wam oczywiście o tym, jaka jest moja opinia na temat tego sprzętu, natomiast na koniec pokażę Wam, ile pary jest w stanie produkować Boundless CFV i użyję do tego mięty pieprzowej, jedno z bardziej smakowitych ziół moim zdaniem. Recenzja Boundless CFV, zaczynamy. Jak widzicie, pudełko od Boundless CFV jest niewielkie, ale jest w nim naprawdę bardzo dużo akcesoriów, więc zacznijmy od tego, co znajdziemy w środku. Pierwszą sprawą to jest instrukcja, jest ona naprawdę wysokiej jakości, jest po angielsku, ale jeśli badacie tym językiem, to dowiecie się z niej właściwie wszystkiego na temat obsługi tego modelu. Drugim elementem jest oczywiście sam waporyzator, jego widzieliście już wcześniej. Boundless jest mały, ma jednostkę chłodzącą, trochę podobnie to wygląda jak w Crafty. Pod spodem jest komora grzewcza, tutaj ładujemy zioła. Ma składany ustnik, ma wyświetlacz z boku i ma trzy przyciski. Jeden główny do włączania i dwa do regulowania temperatury. I teraz tak, poza samym waporyzatorem w pudełku mamy, jak już wspomniałem wcześniej, cały szereg akcesoriów. Pierwsza sprawa, kabel USB do ładowania. Nie ma ładowarki ściennej, jest sam kabel. W sumie wiadomo, portów USB dzisiaj nie brakuje. Swoją drogą, tu jest port w Boundless. Można go podłączyć też wygodnie do powerbanku w ten sposób. Jak wiadomo, portów USB w dzisiejszych czasach nam nie brakuje, natomiast trochę szkoda, że producent nie dorzucił ładowarki ściennej. Nie mamy możliwości naładowania go w zwykłym gniazdku. Mamy dabber. W założeniu to jest urządzenie do narzędzia do nakładania koncentratów, natomiast w tym wypadku on służy do mieszania w komorze. Mamy wycior, który służy do czyszczenia komory. Jest to przydatne po każdej inhalacji. I mamy takie pudełeczko, w którym znajdujemy naprawdę sporo różnych rzeczy. Więc teraz tak, po kolei. Pierwsza sprawa to jest narzędzie do napełniania komory. I to działa w ten sposób, że ściągamy jednostkę chłodzącą i nad komorę nakładamy to narzędzie. I w ten sposób jesteśmy w stanie wsypać sobie susz dokładnie do komory i nie będziemy go rozsypywali wszędzie tutaj naokoło uszczelki, nie będzie żadnego bałaganu, więc jest to mega praktyczna sprawa. To jest pierwsza rzecz. Mamy oczywiście zapasowe sitka, i te, które są na dnie komory, i te, które są pod ustnikiem, więc jest ich tutaj kilka zapasowych, chyba 5 sztuk z każdego rodzaju. I to jest fajne, że mamy takie materiały eksploatacyjne dostarczone przez producenta. Kolejna rzecz, to również jest nie aż takie częste, mamy zestaw zapasowych uszczelek. To jest fajna sprawa, że producent o tym pomyślał. Wszystkie rodzaje uszczelek, które wykorzystuje Boundless, mamy w komplecie po prostu na wymianę, nie trzeba ich dokupywać, szukać i tak dalej. I ostatnie dwie rzeczy, które są w pudełku, wiążą się z tym, że Boundless jest dość wyjątkowy, a mianowicie ma komora grzewcza jest demontowana. Mamy narzędzie, które służy do jej demontażu. Ono wygląda tak. Takie zwykłe metalowe narzędzie. I przy pomocy tego narzędzia jesteśmy w stanie wykręcić komorę grzewczą. I po co mamy wykręcać komorę grzewczą? Boundless to jest waporyzator konwekcyjny, czyli on w ogóle nie grzeje ściankami komory. Grzeje tylko i wyłącznie gorącym powietrzem. Ale jeśli chodzi o ścianki komory, to jest akurat pierścień z kwarcu, czyli po prostu szklany. Natomiast w zestawie dostajemy jeszcze trzy inne pierścienie. One mają trochę mniejszą średnicę, więc trochę zmniejszają komorę. To akurat jest zaletą i to są trzy rodzaje szlachetnego drewna. Nie powiem Wam w tym momencie, jak one się konkretnie nazywają,
ale to są trzy różne rodzaje drewna, raczej są to egzotyczne gatunki drewna i można je zamontować po prostu zamiast tego pierścienia szklanego. Ścianki komory mogą być drewniane. Jaki to ma wpływ na waporyzację? Przede wszystkim taki, troszkę zmienia to smak, ale jest to bardzo subtelna różnica. Właściwie jest to fajna zabawa, żeby przy różnych inhalacjach, różnymi rodzajami ziół testować te różne pierścienie. Mamy w zestawie aż 4, czyli właśnie, tak jak mówiłem, kwarc i 3 rodzaje drewna. No i to trochę urozmaica zabawę, plus jest to rozwiązanie, którego nie widziałem w żadnych innych waporyzatorach do tej pory. Jeśli chodzi o zawartość zestawu, to jest wszystko, co znajdziecie w pudełku. Jak widzicie, jest tego całkiem sporo. Obsługa Boundless CV jest bardzo prosta. Tym, od czego musimy zacząć, jest jak zawsze zmielenie ziół. Nie musi to być konsystencja pyłu, jak w przypadku waporyzatorów kondukcyjnych, ale taka średnio drobna konsystencja, jaką uzyskacie przy pomocy normalnego młynka, będzie idealna. Mielimy więc zioła. Nie potrzeba ich dużo, ponieważ komora Boundless CV jest nieduża, mieści ona około 0,1 g. Natomiast przy tym, jak ten waporyzator działa, jest to ilość zupełności wystarczająca. Nakładamy na komorę to narzędzie, które Wam pokazywałem wcześniej, służące do napełniania komory. I zmielone zioła po prostu wsypujemy do komory, tak żeby była pełna, natomiast nie ubijamy ich. One mają być tak po prostu luźno wsypane. Tak, można lekko poklepać, można lekko przyklepać palcem, natomiast zero ubijania. To nie jest PAX, to jest waporyzator konwekcyjny w tym wypadku i tutaj powietrze musi mieć po prostu miejsce, żeby spokojnie przez te zioła przechodzić. I kiedy komora jest już napełniona, nakładamy jednostkę chłodzącą parę na komorę. OK. I teraz, żeby włączyć Boundless CV, stosujemy tak zwany pięcioklik. I teraz sprzęt nagrzewa się do ostatnio ustawionej temperatury. W tym wypadku będzie to 195 stopni. Możecie zobaczyć, jak szybko się to dzieje. Boundless CV nagrzewa się w około 30 sekund max, więc jest to bardzo szybko i w momencie, kiedy się nagrzeje, przy temperaturze pojawi się taki symbol, że jest to już gotowe. O, on już się pojawił i to oznacza, że w tym momencie możemy rozpocząć waporyzację. I teraz tak, jeśli chodzi o samą technikę inhalacji, to trzeba pamiętać, że jest to waporyzator konwekcyjny, czyli zioła są ogrzewane przez gorące powietrze, które przez nie przelatuje. Więc żeby te zioła miały odpowiednio dużo czasu i okazję, żeby się ogrzać, to nasz wdech musi być odpowiednio długi. W przypadku tego waporyzatora te wdechy muszą być mocne i trwać minimum 10 sekund, czyli są to długie wdechy i tylko w ten sposób uzyskamy najwięcej pary. I tak jak w większości waporyzatorów konwekcyjnych, może nie jest to niezbędne, ale dla najlepszej wydajności konieczne jest to, żeby po kilku wdechach przemieszać w komorze. Czyli otwieramy komorę, używamy tego narzędzia, które pokazywałem Wam wcześniej, do tego, żeby po prostu przemieszać zawartość komory i z powrotem umieścić jednostkę chłodzącą na miejscu. Wiadomo, że w miejscach publicznych to zmniejsza dyskrecję, natomiast jak mówiłem, nie jest to niezbędne, więc ja po prostu robię tak, że kiedy używam Boundless CV w domu, to mieszam faktycznie przynajmniej raz w ciągu sesji, natomiast kiedy używam go na zewnątrz, to po prostu to ignoruję, godząc się na to, że wydajność będzie troszkę mniejsza. I teraz tak, sesja trwa 4 minuty standardowo i po tym okresie Boundless CV się wyłącza w celu oszczędzania baterii. Natomiast kiedy się wyłączy, możemy go po prostu znowu włączyć i to trwa dosłownie chwilę, żeby się odzyskał temperaturę. I jest też, jeśli chodzi o obsługę, muszę też wspomnieć o wskaźniku baterii. Boundless CV, jak pokazywałem Wam wcześniej, na wyświetlaczu pokazuje również temperaturę. Natomiast ten wskaźnik temperatury, on jest kompletnie niewiarygodny. W sensie nawet teraz bateria jest naładowana do pełna, on właściwie nie wiadomo po co tam jest, bo on pokazuje coś, co w ogóle nie ma nic wspólnego z aktualnym poziomem naładowania baterii, więc to jest jedna z wad tego sprzętu, natomiast przy tym, jaki dostarcza on doznań, jest to wada naprawdę niewielka. Więc moja opinia na temat Boundless CV jest naprawdę bardzo pozytywna. Spośród powiedzmy około 10 sprzętów, których używam regularnie w rotacji,
CV jest w takim moim top 3, w takich trzech najczęściej używanych przeze mnie waporyzatorów. Bo po prostu jest to doskonała konwekcja i w dodatku jest jak na konwekcję całkiem przystępnej cenie. No i właśnie o to chodzi. Jest to prawdziwa konwekcja, czyli zioła są ogrzewane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy akurat się zaciągamy, kiedy bierzemy wdech. Nawet w waporyzatorach typu PAX, które grzeją komorą, są kondukcyjne, zioła są ogrzewane przez cały czas. Również kiedy się nie zaciągamy pomiędzy wdechami albo kiedy odłożymy waporizer na chwilę. W tym przypadku tego nie ma. Tylko i wyłącznie kiedy się zaciągamy, gorące powietrze przelatuje przez zioła i powoduje produkcję pary. I podstawową zaletą takiego rozwiązania, poza lepszym smakiem, lepszą ogólną jakością pary, jest to, że możemy po prostu w dowolnym momencie wyłączyć vaporizer i nie będziemy tracić nic, jeśli chodzi o substancje zawarte w roślinie, bo nie będzie tak, że na przykład po wyłączeniu urządzenia ścianki komory będą jeszcze ogrzewały susz. W momencie, jak przestajemy się zaciągać, zioła przestają być ogrzewane, nic się nie marnuje. I to w połączeniu z bardzo małym rozmiarem komory, jak mówiłem, ona mieści tak 0,1-0,15, jeśli się uprzeć, przepraszam, i upchać swoją drogą też. Natomiast zdolność do tego waporyzatora do skutecznej ekstrakcji, skutecznego wyciągania substancji aktywnych z suszu w połączeniu z niewielkim rozmiarem komory i w połączeniu z tym, że jest to ogrzewanie konwekcyjne, sprawia, że jest to naprawdę jeden z najbardziej wydajnych modeli, które są obecnie dostępne na rynku. Najmniejszą ilość dającą najlepsze efekty uzyskacie właśnie przy pomocy między innymi tego waporyzatora. Więc to jest wielka zaleta, to się bardzo pozytywnie odbija na wydajności. Jakość pary, jak już wspomniałem, jest świetna, podobnie jak jej smak. No i to jest efekt konwekcji, że po prostu nie mamy tego takiego aromatu przypalonego popcornu, który jest charakterystyczny dla urządzeń kondukcyjnych. Jest po prostu czysty smak ziół, niczym nie zaburzony. Jest to naprawdę świetne. O wydajności już mówiłem. Mamy naprawdę bardzo szybkie nagrzewanie, co Wam pokazywałem. Max 30 sekund do najwyższej temperatury, więc to jest właściwie to jest trochę za dużo, żeby powiedzieć, że jest to vaporizer on demand, taki jak na przykład Firefly, który się nagrzewa w 3 do 5 sekund, ale no, nie będziecie się jakoś szczególnie nudzić w czasie, kiedy będziecie czekać, aż on się nagrzeje, bo po prostu jest to bardzo szybkie. Jest on, jak już mówiłem wcześniej, dyskretny. Nie dość, że jest niewielki, można go schować w ręce, prawda? Nie bardzo wystaje, kiedy go używamy gdzieś w miejscach publicznych. To w dodatku on przypomina po prostu takiego Vox Moda, czyli e-papierosa, który ma dużą baterię. Na pewno mieliście okazję zauważyć. One wyglądają trochę inaczej, natomiast dla laika jest to w zasadzie nie do odróżnienia. Podoba mi się bardzo też to, że w zestawie jest całkiem sporo akcesoriów i takie właśnie nietypowe rozwiązania, jak ta możliwość zdemontowania komory, o czym mówiłem wcześniej. I ogólnie te części zapasowe zawsze, kiedy jest dużo takich materiałów eksploatacyjnych w zestawie, to po prostu mi się to podoba. No i ostatnią sprawą, jeśli chodzi o zalety tego sprzętu, to jest gwarancja. Na Boundless CV, jeśli kupicie go w odpowiednim sklepie w Polsce, akurat jeśli chodzi tego typu gwarancję, o której za chwilę powiem, to jest to tylko sklep Vape Fully. Natomiast producent zapewnia 3 lata gwarancji. To jest zdecydowanie więcej, aż o 1/3 niż w przypadku standardowego vaporizera, który ma 2 lata gwarancji. 3 lata za tą cenę, ja jestem naprawdę zadowolony. Natomiast tak jak mówię, tylko jeden sklep niestety oferuje taką gwarancję, pozostałe dają 2 lata. Natomiast tak jak każdy sprzęt, Boundless CV niestety ma też swoje wady, natomiast one nie wpływają na to, że uważam, że to i tak jest naprawdę świetny sprzęt. Natomiast jeśli chodzi o wady, to jest tak. Pierwsza sprawa, najbardziej wkurzająca i dokuczliwa, to jest to, o czym już mówiłem, czyli wskaźnik baterii. On jest po prostu kompletnie niewiarygodny, no i jeśli chcielibyście na nim polegać, to naprawdę chodzilibyście zimą w sandałach. Druga sprawa to jest zużycie energii. Konwekcja zawsze zużywa tej baterii więcej niż kondukcja. Po prostu to jest kwestia technologii i nie ma opcji, żeby waporyzator konwekcyjny miał równie dużą żywotność baterii co kondukcyjny. Jeśli chodzi o ten sprzęt, to przy sesjach 4-minutowych około 5-6 na jednym ładowaniu to jest tyle, ile zazwyczaj mi się udaje osiągnąć przy założeniu, że używamy najwyższych temperatur. I teraz tak, jeśli chodzi o wskazanie temperatury, to jest też pewna wada, bo to pokaz temperatura, którą mamy na wyświetlaczu, którą sobie ustawimy, to jest temperatura tego rdzenia, który jest wewnątrz, tej grzałki, która ogrzewa powietrze przelatujące przez vaporizer. Natomiast temperatura, jaką osiągną same zioła,
jest trochę niższa niż temperatura działki, bo to powietrze zawsze po prostu zdąży się trochę schłodzić, więc musimy brać poprawkę na tą temperaturę. Ja powiedziałbym, że jest to około 10 stopni różnicy. Jak się o tym wie, to jest ok. Natomiast no, wiadomo, jest to trochę mylące, bo znaczy, kiedy ustawiamy temperaturę, to oczekujemy, że taka będzie temperatura waporyzacji, a tutaj to jest po prostu temperatura grzałki i musimy na to dać poprawkę. Natomiast w miarę praktyki każdy, wydaje mi się, że znajdzie swoją idealną temperaturę. I ostatnia rzecz, która mi się tak umiarkowanie podoba, to jest owudowa. Ona jest z tworzywa, to jest tworzywo bardzo wysokiej jakości, natomiast ona jest taka jakby pusta w środku. Jest, jak się ją wciśnie, trochę się ugina. To sprawia, że urządzenie, mimo że jest solidne, to daje wrażenie, jakby było trochę mniej solidne niż jest w rzeczywistości. I to są kwestie czysto estetyczne. To w żaden sposób nie wpływa na wrażenia z inhalacji, ale to mogliby po prostu zrobić trochę lepiej. Wiecie, ja się czepiam, ale mówię wam o wszystkim, do czego moglibyście się przyczepić. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jest to naprawdę jeden z najlepszych modeli, jakie możecie obecnie kupić, a w połączeniu z jego ceną uważam, że stosunek jakości do ceny jest naprawdę na piątkę. Więc tak jak wspominałem, jeśli chodzi o inhalację, przy Boundless CV są potrzebne długie, mocne wdechy. Używam temperatury dużo wyższej niż ta, która jest polecana dla mięty pieprzowej, ale tylko dlatego, że chcę wam pokazać, jaka może być produkcja pary w przypadku tego urządzenia, jeśli używacie innego rodzaju ziół. Więc zaczynamy od temperatury 215, czyli na około, tak jak mówiłem, trzeba brać 10 stopni poprawki w dół, około 205 stopni. Pierwsza chmurka to będzie mało pary, ponieważ zioła muszą się wysuszyć i ogrzać, więc do dzieła. Jak widzicie, to było stosunkowo mało pary, ale już od drugiego wdechu w górę będzie coraz lepiej. No i to są wdechy, mimo tej temperatury, naprawdę bardzo łagodne dla gardła, nic, nie ma żadnego drapania, pieczenia, szczypania, wszystko jest idealnie gładkie i przyjemne, inhalacja jest naprawdę bardzo komfortowa. Jak widzicie, chmurki są całkiem przyzwoitego rozmiaru. Na koniec mogę wam pokazać jeszcze, jak to wygląda przy temperaturze podkręconej na maksa, czyli 230 stopni. W rzeczywistości będzie to oczywiście trochę mniej. Temperatura jest już osiągnięta. Jedziemy. Wow, no to była naprawdę duża chmurka, zresztą możecie to zapewne zobaczyć i no efekty też są naprawdę solidne. W każdym razie przy użyciu najwyższych temperatur nie czujecie się, jakbyście używali najwyższych temperatur w innym vaporizerze, bo ta para jest naprawdę super schłodzona, jest delikatna, natomiast chmury potrafią być naprawdę wielkie i bardzo intensywne, nie mielibyście pojęcia, że wasz rumianek może działać tak fajnie. Ostatnia chmurka specjalnie dla was. Więc podsumowując, naprawdę Boundless CV to jest świetny waporyzator, który jest ze szczerego serca mogę wam polecić i myślę, że jeśli będziecie się stosować do moich rad odnośnie użytkowania, to naprawdę będziecie zadowoleni i jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, jest to naprawdę jeden z lepszych wyborów, jakich możecie dokonać, wybierając vaporizer. Więc krótko mówiąc co, polecam wam ten sprzęt, Boundless CV, dzięki za dzisiejszą wideo recenzję, zapraszam was do polubienia tego filmu, subskrybowania mojego kanału. Wiadomo, możecie mnie też obserwować w social media, na Facebooku, na Instagramie. No i oczywiście zapraszam was na moją stronę lapomaniak.pl. Dzięki za dzisiejszy film i do zobaczenia następnym razem. Cześć!